Hej, witam was serdecznie, z tej strony kłania się Marek Puma 777. Chciałbym podziękować na wstępie ludziom, którzy mnie oglądają, poświęcają wolny swój czas, po to, żeby mi po prostu pomóc w rozwijaniu się godzinowo poprzez oglądanie, oraz tych ludzi, którzy podnoszą mi frekwencję również w subskrybowaniu, bądź też również łapkowaniu moich materiałów, bez względu na to, czy to jest ten Marek Puma 777, czy Puma 777 muzyczny, czy też growy Puma 776. Jestem bardzo wszystkim wdzięczny za to, iż tak dzielnie i wytrwale od zeszłego roku, co niektórzy w tym roku też doszli, trwacie ze mną i pomagacie mi właśnie poprzez owe wymienione powyżej rzeczy, jak subskrypcja, komentarze i łapki do góry, co pomaga mi się zbliżyć do celu. Celem dzisiejszej rozmowy jest organizacja pomiędzy ludźmi. Zapytam Państwa, kto szybciej wykona pracę w zespole, czy osoba pracująca sama. Sama ogarniająca kilka tematów, czyli znaleźć partnera, który by trzymał Twoją kasę, czyli bank. Znaleźć pracę do wykonania, obciąć księgowość z materiałów, wydatków wszelkich i zakupić materiał plus zrobić robotę. Tak? Macie 5 rzeczy na jedną osobę, czy jeżeli 5 osób się siądzie do tego i każda dostanie po temacie, nie będzie prościej, gdzie ostatniej paluszek to była wykonanie pozytywnie, dobrze pracy. Wyobraźcie sobie, że jest coś do stworzenia i jedna osoba ma zrobić 5 rzeczy. Fizycznie, praktycznie, który punkt podlega? Praca. Praca upada, czyli efekt końcowy. Praca zlecona jest niezrobiona, ponieważ się musiałeś zająć księgową, zaopatrzeniem, znalezieniem kontraktu i przelewami, aby wszystko resztę ze sobą harmonicznie współpracowało. Tak? Dlatego mnie szlak trafia na miejscu. Jeżeli widzę czy słyszę o takiej grupie ludzi, która wie o tym, że nie jest prosto się na rynku pracy wybić i ona po prostu jakby dostaje zlecenie, no ale dobra, pogadał se, pogadał, no nie, rozejdziemy się do domu, mam cię w dupie, o, se mówi taka Zośka, czy Baśka, czy Wojtek, nie, nie będzie nawet Tomek, tak, czy nie o wiele jest prościej i szybciej, po prostu słuchaj, będziesz, ty weźmiesz to, ja wezmę to, ja wezmę to. Jeżeli coś przychodzi takiego, powiedzmy, na tyle lekkiego, że wystarczy siąść przed monitorem jakiegokolwiek sprzętu i promować swoją ekipę, wykonujemy zadania zlecone roczne, półroczne, miesięczne, w zależności od tego, jak to jest. Bo w zależności na jaki gatunek, powiedzmy, pracy trafimy, czy na murarzy, czy na hydraulików, czy dekarzy, czy ślizarzy, czy mechaników pojazdów, no różnie, można też trafić na wojskowych, czyli powiedzmy na saperów, gdzie saper myli się raz, drugi raz już się nie zdąży pomylić. Ja rozumiem, że ten, który ma, powiedzmy, większą praktykę w danej czynności, zrobi to lepiej. No ale on przecież może zachorować, tak?
może mieć takie same lub większe obowiązki w domu i no, fajnie by było, gdyby mógł go ktoś zastąpić. Gdy działanie jest zespołowe, ta promocja drużyny odbywa się poprzez 5 osób, a nie poprzez jedną, gdzie musi wszystko skoczyć, o, ta sama jedna osoba, zostaje tylko praca. Czyli dwie funkcje są do zrobienia, tak? Czyli osoba ta i ta. Tutaj praca, tutaj kontrahenci, tak? No. A księgowa, a zaopatrzenie, tak? I banki, no, te trzy, to co? Jak nie będzie, nie chwyci to jakaś osoba, no to będą kuleć, tak? No bo jak rzucisz tu siłę i tu siłę, będziesz jedną osobą, no to te sprawy będą kuleć. Powiedzcie mi tak, że w dobie elektroniki bank można załatwić i księgową przez to, że ma się łącze, sieć i tam się znajdzie i mailowo, ale czasami papierki trzeba jechać i podpisać do księgowej. To samo jest w innych zawodach. No weźmy takich, powiedzmy, muzyków, obdartusów z podrzędnej budki z piwem, gdzie zaczynają muzykę i, no i chcieliby się napić, a nie mogą, tak? No bo nie mają za co, bo nie współpracują ze sobą. Każdy ciągnie w inną stronę, przeciwną, tak? Tu by chciał, a tu nie może. No się nie da, tak? Bo siedzą w klubie i nad napojem, no wiesz co, kurde, no pasowałoby zrobić to, no nie? No to ktoś rzuca propozycję, no to zróbmy to, no nie? No ale wiesz co, ja nie mam czasu dzisiaj, no źle się czuję. Ojeju, tak drepta już w miejscu, jak patrzy tylko na zegarek, żeby jak najszybciej się ten czas skończył, bo mam, żona czeka w domu, dzieci czekają. No kurde, dreptam, no nie? No albo sorry, albo się czegoś podejmujesz i jak już powiedziałeś, a to i kończysz cały alfabet. Albo po prostu dochodzić do C, no i nikt w zespole cię nie chce, tak? No takie moje zdanie. Ja ogarniam wszystko. Od promowania swojej osoby, poprzez, teraz obecnie zacząłem szukać osób, które by mnie wsparły, aby te filmy, które Państwu proponuję, w nich zawarte sugestie, by były jeszcze bardziej rozwinięte technicznie, więc zacząłem na Paintballu się napisałem się rzutka.pl i oczekiwałem jakiś komentarzy. Ja rozumiem, no ludzie byli w pracy, co niektórzy akurat, nie wiem, obiad gotowali, czy też byli z psem na spacerze, no akurat może tego nie widzieli. Obiecałem, że jeżeli będę coś takiego robił, to Państwa uprzedzę i informuję, że zacząłem w tym kierunku kroczyć, czyli szukać monety, która by mi pozwoliła się jako młodego twórcy na YouTubie czy też Facebooku się rozwijać. Dlatego mam uprzejmą prośbę, jeżeli ktoś mówi stanowczo pomocy finansowej nie, to po prostu dajcie w komentarzu, nie mogę ci pomóc. Tak? Koniec. Nie będę rozwijał tematu. Nie będę drążył dlaczego i po co. Po prostu nie dam rady i tyle. Prosty wynik, tak? Ja dalej będę kombinował, dalej będę kluczył, dotąd, dopóki nie uzyskam tego, czego chcę. A jestem bardzo uparty człowiekiem, bo jestem zodiakalnym bykiem, w związku z powyższym nie popuszczę. Choćby po trupach, a dojdę do celu. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony kłania się dla Was Marek Puma z Głównego Kanału. Myślę, że moje rozważanie z owego pamiętnika, weźmijcie sobie co niektórzy do serca i naprawdę
nie chcę nikogo zniechęcać do siebie. Po prostu chciałem swój punkt widzenia przedstawić co do grania w zespole i samodzielnie. Jaka to jest przepaść, gdzie musisz obsadzić 5 kierunków, a więc będąc w piątkę możesz obsadzić wszystkie kierunki i praca i wykonanie zadań naprawdę jest ok i promowanie wtedy jest dla 5 osób no, sukcesem w kieszeni, odbijającym się sukcesem w kieszeni. Także pozdrawiam serdecznie, dzięki za suby, dzięki za łapki w górę i konstruktywne komentarze. Ludzie, pomagajmy sobie. Nie strońmy, nie róbmy czegoś na odpierdol się. No, nie róbmy tego na odczep się. O, powiem głośno.